Dzień dobry Państwu. Z mgieł francuskiego masywu centralnego wyłaniają się krowy rasy Saler, bardzo charakterystyczne dla Auvergne, krainy, gdzie w tej chwili jestem. Pamiętam, jak mając kilkanaście lat czytałem przygody komisarza Maigret i krowy rasy Saler, co prawda, w tych przygodach nie występowały, ale była tam pełno o auwerniackiej kuchni, treściwej, górskiej, pysznej. I ja teraz postaram się pokazać Państwu, na czym ta kuchnia polega. To dopiero początek dzisiejszych atrakcji. Wczoraj czekałem, aż zejdzie mgła, ale nie był to czas stracony, bo cały czas towarzyszył mi człowiek, którego tu Państwo widzą, pan Olivier Boudon. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, monsieur. Drodzy Państwo, sława francuskiej kuchni. Człowiek, który jako pierwszy Francuz otworzył restaurację w Chinach. Osobisty kucharz Madonny przez dość długi czas, pochodzący stąd, z Aurillac, bo to jest miejscowość, w której w tej chwili jesteśmy. Powie nam wszystko o kuchni auvernijskiej. What do we have to prepare now? Donc ce soir nous allons préparer le chou farci à l'auvergnat. To będzie typiquement. Kapusta nadziewana po auwerniacku, oczywiście bardzo typowa rzecz. Ingredients. Nous avons donc du chou vert. Zielona kapusta, liście zielonej kapusty. De la chair à saucisse. Zmielona wieprzowina. Cognac. Un petit cognac. Brandy could be or must be cognac. Brandy could be. Może być brandy, ale lepiej koniak oczywiście. Des œufs. Jajka. Des carottes. Marchewka. Du persil. Matka pietruszki. De la crème. Crème fraîche. De la crème fraîche. Śmietana. Du beurre. Masło. De l'ail. Zgnieciony czosnek. De l'oignon. Cebula drobno posiekana. Et de l'huile pour la cuisson. I olej do gotowania. Ne pas oublier le sel et le poivre. I oczywiście nie zapomnimy o soli i pieprzu. I chyba pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, blanchir le chou. Blanchir le chou, czyli będziemy blanszować kapustę. Liście kapusty powędrują do garnka. How long it has to be? 2-3 minuty. 2-3 minuty. Donc, pendant que nous blanchissons le chou, nous allons préparer la farce. W czasie, kiedy się blanszuje kapusta, farsz, voilà. Oh, no, I want to help you. Ce n'est pas seulement ça. Donc, nous allons prendre un petit peu de persil. Dobrze, już nie przeszkadzam. Teraz do tego dosypujemy pietruszkę. Carotte. Dodajemy marchewkę. Carotte is typical auvergnac. Pas spécialement, c'est français. C'est français. On utilise beaucoup. Jest nie tylko auvergniacka, ale ogólnofrancuska. Nous prenons un œuf. Aha. Voilà. Teraz będziemy tam wbijać jajka. Dobrze. Czosnek. Un petit peu d'ail. Troszeczkę. Un petit peu d'oignon. And we have to mix it together. And we have to mix together. Great. Co widzą Państwo? No przecież robi to... Palce pianisty po prostu. Rubinstein kuchni. Proszę spojrzeć, jak on to robi. Delikatnie. Ja tam tak... Est-ce que vous pouvez mettre un petit peu de sel et de poivre pour moi? Voilà. Is that right? Oui. Poivre. Black pepper, ok? Czarny pieprz. Nic nie mówi, to znaczy jest w porządku. Jak się coś źle robi, to on potwornie krzyczy, więc myślę, domniemywam, że wszystko jest w porządku. Dobrze? Un petit peu de cognac. Ok. I have to drink no, 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 dans la farce. Niestety do farszu. Proszę bardzo. I think so it's enough. Et un petit peu de crème, s'il vous plaît. Crème, voilà. Merci. All right. I to wszystko trzeba pewnie wymieszać bardzo dobrze. No, Rubinstein. Niech on miesza, a ja w międzyczasie... It's not cognac from Auvergne. Nous n'avons pas de cognac en Auvergne. To było oczywiście podchwytliwe pytanie. Koniak można produkować tylko w regionie nazywanym Koniak. Żadno inne brandy nie ma prawa tak się nazywać. À la vôtre. Nous allons pouvoir retirer les pétales de chou-fleur. A teraz można już wyjmować kapustę.
Mon cher Robert, nous allons maintenant pouvoir y goûter le chou. Pourriez-vous le faire pour moi? Avec plaisir, cher Olivier. Merci. Oczywiście, że na prośbę tak wybitnego kucharza natychmiast odcedzę kapustę, chociaż nie jest to moje ulubione zajęcie. Voilà. Delikatement. Delikatnie, chodzi o to, żeby nie podziurawić liści. O. Są idealnie zblanszowane. Oczywiście widzieli Państwo, że nie użyliśmy tych zewnętrznych liści, takich najbardziej zielonych, które są najbardziej brzydkie po prostu. Zawsze odrzucamy te wierzchnie liście. Aha, i tu się coś dzieje. Widzieli Państwo, on bierze liść i go wyciska w ściereczce. O, voilà. Delikatnie. Wszystko trzeba robić bardzo delikatnie w kuchni. Donc ensuite, nous prenons une feuille. A teraz bierzemy każdy liść i teraz się musimy skupić na tej czynności. Un petit peu de sel. Troszeczkę soli. Un petit peu de poivre. To podobna rzecz do naszych gołąbków, ale gołąbków u nas się nie robi w ten sposób, bo się liści nie soli i nie pieprzy. I teraz? Et donc ensuite, la farce, délicatement. Mówiłem, delikatnie nakładamy teraz na to farsz. On jest bardzo taki zwięzły, jest w nim śmietana i jajko, surowe mięso. I nous allons rouler le chou en refermant, comme ceci. Zwijamy końcówki, zakładając do środka. No tak jak nasze gołąbki, dokładnie. Voilà. Aha. Et nous avons donc des petits choux, comme ceci. Je vais en faire un deuxième. Très joli petit chou, bardzo ładny, malutki gołąbeczek. On mówi na to kapustka. No, jeden liść kapusty to jest kapustka, można tak powiedzieć. I tak. Toujours la même façon. Nous roulons. I tak liść. Nous refermons. Pamiętajmy, żeby dobrze je zamykać. Boki zakładamy do środka. Voilà. Et donc, ensuite, tak. Nous devons les ficeler avec de la ficelle de boucher. A teraz. Trzeba to będzie wiązać. To jest kolejna bardzo istotna różnica między tą kapustą, tymi gołąbkami, a polskimi gołąbkami, bo naszych się przecież nigdy nie wiąże. Proszę spojrzeć, jak to się robi. Nić oczywiście musi być biała i bawełniana. Donc, i comme ceci, une fois, nous faisons un nœud. No to jest po prostu... Nous prenons, nous faisons une boucle. Comme ceci. Robimy taką pętelkę. Voilà. Donc le chou est fermé. Et nous allons finir de le fermer de cette façon. Chodzi o to, żeby wszystko się zamknęło. Ja myślę, że Oliwie mógłby pracować na poczcie, bo tak paczki się też zawiązuje. Mi się to nigdy nie udawało, dlatego żadna moja paczka nigdy nigdzie nie doszła. Voilà. Comme ceci. I końcówkę zawiązujemy. Jeszcze raz przypominam, biała bawełniana nitka. Proszę spojrzeć. Tłuszcz skwierczy jak wulkany z Auvergne 10 tysięcy lat temu. Nawet na chwilę odstawiłem patelnię. Myślę, że to jest czas, żeby wsadzić tutaj naszą chou farci. Yeah? It's ready to put on the... Oui, donc nous allons prendre les choux et les mettre dans la matière grasse. Wsadzamy właśnie na tłuszcz i widzą Państwo, to jest kolejna bardzo istotna różnica między naszymi gołąbkami, a gołąbkami stąd. One są, teraz kładę na gazie, one są, drodzy Państwo, smażone. Nie są duszone tak jak nasze. How long it has to be fried? Entre 5 et 10 minut. 5 minut on each side. 5 minutes on each side. De chaque côté. Oui. 5 minut z każdej strony. Zaczekajmy. C'est prêt. Oui. Nous allons donc les débarrasser. Tout gâche gâche. No, wygląda fenomenalnie. Superbe. Ne pas oublier d'enlever la ficelle. Nie należy zapomnieć zdjąć sznurka, bo potem mogą być kłopoty. On jest dość długi, może uwiąść w gardzieli. Można oczywiście na końcu podwiązać paczkę z kokainą, jeśli się leci do Singapuru, ale za to tam grozi kara śmierci, nie polecam. Pięknie. Pięknie przysmażone. Brilliant smell. Pięknie pachnie.
prosta, górska rzecz. Jeszcze raz to powiem, do znudzenia. Najlepsze pomysły kulinarne rodzą się po prostu z biedy. Kapusta, mielone mięso, tu nic nie ma wielkiego. Ładna. No, może poza koniakiem oczywiście. Ale to tutaj nie jest tak bardzo droga rzecz jak u nas. Aha. I voilà. Chou farci. Le chou farci à l'auvergnat. Le chou farci, kapusta nadziewana po auwerniacku, inaczej mówiąc, gołąbki w inny sposób. Widzieliście już Państwo bydło rasy Saler, a teraz miejsce, skąd te krowy wzięły swoją nazwę. Miasto Saler, jedno z najpiękniejszych miejsc we Francji, zbudowane z wulkanicznych kamieni, bo Auvergne to kraina dawno na szczęście wygasłych wulkanów, średniowieczne miasto, jedna z największych francuskich atrakcji turystycznych. Pejzaże z Auvergne w pełnym świetle wyglądają jeszcze lepiej, ale to, co za chwilę pokażemy, wygląda fantastycznie, bo już kiedyś to widziałem na zdjęciu, co prawda, i nawet nie pamiętam, jak się nazywa, ale wiem, o co chodzi. Olivier, what will you propose? Maintenant nous allons préparer la truffade, qui est un plat célèbre de la région. Truffade, czyli potrawa typowa z tego regionu. Let's talk about the ingredients, please. Nous allons utiliser des pommes de terre. Ziemniaki pokrojone w plastry. You have to learn Polish. Say ziemniaki, please. Ziemniaki. Ziemniaki. De la tomme du Cantal. Ser z Cantal. On nosi taką samą nazwę jak część Auvergne, która się nazywa właśnie Cantal. The paper for what? C'est le papier d'emballage. C'est original et c'est ordinaire. Aha, musi być wszystko oryginalne w naszym programie, więc ser Cantal razem z typowym papierem, który się go zawsze pakuje. Tak jak w Anglii nie można pokazać fish and chips bez gazety, tak tutaj podobno tego sera bez tego papieru. Next ingredient. De l'ail. Czosnek, oczywiście tu jest zgnieciony, jego będziemy używać. De l'huile. I olej, zwykły olej. I to w zasadzie wszystko i z tego powstanie danie, które jestem pewien, że tam za nami w tym mieście, które się nazywa, bardzo trudno nazywa, Saint-Flour. Tout à fait. Saint-Flour jest również jedzone. Wlaliśmy już olej na rozgrzaną patelnię. Już się prawie dymi, więc pora wrzucać ziemniaki, tak myślę. Now is it time for potatoes? Oui, nous allons mettre les pommes de terre à sauter. Będą obsmażane na patelni. Słychać. Jak gorący jest sól. W trakcie smażenia trzeba oczywiście całą rzecz posolić, popieprzyć. Jest sól, salt and pepper. Voilà. Okej. Okay. Za chwilę już czuję, co Olivier będzie robił z patelnią. Widziałem parę razy, jak tak ją podrzucę. Donc maintenant nous allons ajouter l'ail. Teraz będziemy dodawać czosnek. Ziemniaki już są lekko zbrązowione. They are brown. Good enough, yes? Oui, oui, elles sont bronzées. Aha, bronzées. Et dorées. Bardzo ładne, oczywiście. I na pewno są już miękkie. Teraz czosnek. Ja powiem Państwu, że tego czosnku nie dodawało się na początku, gdyż nawet dziecko wie, że czosnek, jak się zbrązowi, to gorzknie. Now. Et maintenant nous allons ajouter le fromage qui a été coupé en petits cubes. I teraz Cantal pokrojony na takie kawałki będzie dodawany do ziemniaków. Trzeba go tak rozłożyć po wierzchu. No. And how long is that to be cooked? Donc là on va couvrir. A trzeba przykryć. Rozumiem, co powiedział po francusku. Trzeba przykryć. Już to robię. Voilà. Et nous allons attendre deux petites minutes, deux, trois minutes. I dwie malutkie, dwie, trzy minutki będzie się nalewał do jedzenia. Odkrywamy. Merci. Très chaud. Et donc nous allons mélanger. I mieszamy wszystko. Proszę spojrzeć, jak on się pięknie rozciąga ten sen. Przepięknie. You make it only with Cantal? It must be Cantal. It must be.
tome du Cantal. Il faut que ce soit... Tome du Cantal. Ten ser, na szczęście, można już kupić w Polsce. I'm hungry. We have to try it. Et maintenant, c'est prêt pour déguster. I teraz będziemy jedli. Voilà. Si. Alors, magnifique, fantastique. Donc, la truffade. La truffade. Jesteśmy w Le Biron, czyli małej wiejskiej serowarni. Tak naprawdę jest to muzeum serowarstwa, gdzie zgromadzono tradycyjne eksponaty, bardzo stare, w których wytwarzało się w Auvergne sery. To na przykład jest taka kadź na mleko. Nie mamy czasu, żeby wszystkich pokazać i już nie będziemy mówić dzisiaj po francusku dla odmiany, a nie będziemy dlatego, że chodzi o to, żeby ludzie porozumiewali się różnymi językami. Nawet w Auvergne można, myślę, się porozumieć po polsku, bo Olivier obiecał, że teraz jest tylko po polsku, tak? Miałeś się uczyć polskiego, więc powiedz mi, co będziemy teraz przygotowywać? So, dzisiaj będzie gotować punti. Punti to jest taki punti. Pasztet z jarzynami i śliwkami. Pasztet z jarzynami i śliwkami, no dobrze ci idzie. To jeszcze opowiedz o składnikach. Tutaj jest farsz, to jest wieprzowina mielony. Fantastycznie. Brandy. To tak samo się po polsku nazywa, ale po francusku też. Brandy. Po polsku to się nazywa winiak. 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 Bardzo dobrze. Olej. Jest. Śmietana. Mamy śmietanę. Natka pietruszka. Posiekana drobno. Jajka. Jajka. Cebula pokrojona. No ja nie muszę nic mówić, mów ty. Masło. Blet. A, tu muszę coś powiedzieć. Blet, drodzy Państwo, to jest właśnie to. To po polsku nazywa się kard. Takie dwa to są kardy. I kardy były bardzo w Polsce popularne do mniej więcej początków II wojny światowej. Potem była oczywiście okupacja, a potem zaczęła rządzić Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i tak się złożyło, że kardy zniknęły, zjadło z PiS-ów. Ale ja namawiam, bo gdzieniegdzie jeszcze można je dostać, namawiam do jedzenia ich i namawiam hodowców, żeby zaczęli je uprawiać. Fantastyczne jarzyny, kardy. Dalej. Kapusta zielona. Kapusta zielona. I śliwki suszone. Ale jakie śliwki? One bez pestek są. To nie, nie są od Madonny z Kalifornii śliwki. Nie, to są lokalne. To są lokalne. No o to chodzi w końcu. Pierwszy może zostawić tak ten mięso na duże miska. Nie można zostawić, tylko trzeba wsadzić tutaj. Wsadzić. Wsadzić, tutaj. Tak. Wsadzić tutaj. I brandy. Niecałe, niecałe. Po. Niecałe, bo muszę sprawdzić. Pół kieliszek. A dobrze, pół kieliszek. Doskonale. Sprawdzę potem. Potem troszeczkę sól. Aha. I pieprz. Czarny pieprz. Czarny pieprz. Mielony. Świeżo zmielony. Freshly ground. A przepraszam, miałem mówić tylko po polsku. Świeżo zmielony. Świeżo zmielony. No właśnie. W Kalifornii chyba takich nie jedzą. Za dużo jest wieprzowiny. Oni nie jedzą wieprzowiny, nie? Potem. Kardy. Potem kardy. No, jeszcze przed chwilą powiedział francuską nazwę, a teraz już pamięta polską. Szczerze mówiąc, angielska jest taka sama, więc może to nie była taka sztuka. Sprawdzimy go za chwilę jeszcze bardziej precyzyjnie. Tak jest. Bardzo zielone to jest wszystko. Jak jajko. Na razie. Jedno jajko. Całe? Żółtko całe. I białko? Całe. Żółtko i białko. Dziękuję. Tu. Dwie. Dwie? Tak. Doskonale. Dwa. Ja zaczynam mówić. Dwa. Pamiętajcie Państwo, nie dwie jajka, tylko dwa jajka. Tak mi się wydaje, że już tak się mówi, bo już sam nie wiem. Cebula. Cebula. Tak naprawdę nie mówię w żadnym języku dobrze i jak mi się już to wszystko pomiesza, to jest koniec kompletny. Cebula i co? Teraz będzie mélange. A śliwki nie? A jeszcze nie. Aha, jeszcze nie. Teraz jest mélange. Powiedz mieszać. Mieszasz. Doskonale. Powiedz tu, do Państwa, mieszać. Mieszasz. No właśnie.
Można poprosić pana troszeczkę śmietana? Można pana poprosić, ale wydawało mi się, że jesteśmy na ty. Mylą ci się formy grzecznościowe. Bobek, można poprosić śmietana? No, tak, to rozumiem. Już ci wlewam. Ile? Tyle? Dobrze. Dobrze? Więc... Crème fraîche. Kapitalna śmietana. Owerniak? Tak. Tak, z Owerni. Kiedy farsz jest gotowy, bierzemy olej i... I co? I smarujemy nim miskę po prostu. To jest taka miska do zapiekania, więc albo metalowa, albo żaroodporna. Dokładnie wysmarowujemy wszystko. Podejrzewam, że to nie jest masło, dlatego że masło by się spaliło w wysokiej temperaturze, bo to będziemy wsadzać do pieca. I co teraz? Troszeczkę farsz. Aha. Troszeczkę farszu mięsnego na dno. Potem kapusta. Kapusta jest surowa, państwo pamiętają, tylko drobno posiekana. Dobra. Śliwki. Śliwki nie od Madonny. Nie od Madonny. Tylko z Owerni. Mogą być też polskie śliwki? Oczywiście mogę. Dobre są polskie śliwki, nie? Tak, są dobre. No właśnie. Jeszcze raz farsz. Farsz. Fantastycznie. No, takich rzeczy się w Polsce nie robi. Chodzi mi o tą technikę. Bardzo to jest dziwne, szczerze mówiąc. Rodzaj zapiekanki, ale czy to nie jest zapiekanka? Czy to też nie jest pasztet, prawda? To tak. Nie jest terrin. I jeszcze troszeczkę kapusty. No pięknie. I co, i to już do pieca może iść? Śliwki. A, bo to warstwa po warstwie. Tak. A na samym wierzchu będzie farsz? Tak. Tak. Bardzo dobrze. A masło jeszcze będzie na wierzchu, czy nie? Tak. On the top. Na samym wierzchu. Masło jak będzie na wierzchu, to po prostu wsiąknie, jakby były wysmarowane brzegi naczynia, to mogłoby się przypalić. Tak sobie przynajmniej imaginuję. Doskonale. Tu? Tak. I co teraz powinniśmy zrobić? Wsadzić to do pieca na jak długo? Do pieca 180 stopni Celsjusza. Celsjusza i 35 do 40 minut. Nie wymaga to żadnego komentarza. To danie można jeść na zimno i na ciepło. Jak państwo widzą, jest to raczej zimne, ponieważ dotykam to bez problemów. Już jest nakrojone i Olivier musi to ładnie nałożyć na talerze teraz. Bardzo cię proszę. Tutaj jest sałata już leży, odrobinkę winagre, świeżo zmielony pieprz. O, piękne kawałki. Dziękuję bardzo. Ja to pokażę. Przepraszam bardzo. Tak, ale będzie ładnie widać. Pyszne. Drodzy państwo, i najważniejsza konkluzja dzisiejszego programu. Podróżowaliśmy bardzo dużo. Zobaczyliśmy Owernię. I oczywiście warto przyjechać tutaj, warto zobaczyć ten wspaniały region, ale jeśli będziecie przypadkiem w Krakowie, to dobra wiadomość, czasy się zmieniają. Olivier porzucił Madonnę i przyjechał do Krakowa i już od dłuższego czasu tam gotuje. Jakieś owerniackie potrawy przygotowujesz też? Od czasu do czasu mam takie tripu, to są owerni flaki. Mhm. Mam tartar Cantal. Tartar Cantal. Oczywiście najlepiej przyjechać do Owerni, ale można też wpaść na rynek główny w Krakowie. Powiedz teraz ładnie do państwa do widzenia. To będzie najlepszy dowód na to, że nie uczyłeś się tego przed chwilą, tylko biegle znasz język słowackiego Mickiewicza i Chopina. Powiedz coś do państwa. Do widzenia i do zobaczenia. Do widzenia i do zobaczenia.